W tym nagraniu podejmę analizę szans Jana Krzysztofa Dudy na wygranie turnieju kandydatów. No, a później na wygranie meczu Mistrzostwa Świata. E, tak jak widzicie, został już ogłoszony termin, kiedy turniej kandydatów się odbędzie. E, dla tych, co nie wiedzą, turniej kandydatów jest to bardzo prestiżowy turniej, drugi pod względem rangi, pierwszy jest meczo Mistrzostwa Świata, no i zwycięzca tego turnieju awansuje właśnie do meczu Mistrzostwa Świata, no i właśnie o to Mistrzostwo walczy. E, jest to bardzo ciężki turniej, ponieważ gra zaledwie 8 zawodników i każdy. Z każdym gra po dwa pojedynki: jedną partię białymi, drugą czarnymi. Tak jak widzicie, tutaj turniej startuje 16 czerwca i potrwa aż do 7 lipca, i będzie grany w Madrycie tego roku. Także długi turniej, no ale wiadomo, tam grają po pierwsze dużo partii. Po drugie też są jakieś przerwy, dni odpoczynku, żeby się tam zawodnicy mogli zregenerować i tak dalej. Kto na ten moment wiemy, że będzie grał? Z całą pewnością będzie grał tak, Fabiano Caruana, to jest awans z, z Rygi i tak samo Firuza awansował z... Kurczę, zapomniałem teraz nazwy turnieju. Aż musiałem sprawdzić. w Grand Prix. Tak się turniej nazywa. I był właśnie przenoszony do Rygi, i przez co mi się tak coś pomieszało. No dobra, więc wracając. Karuana, Firuza, Kariakin, Nepo. Oczywiście też Jan Krzysztof Duda, Polak Rodak już ma awans z Pucharu Świata, za wygranie tego Pucharu Świata. I z zeszłego roku został przeniesiony Radzabów, jako że on nie chciał wziąć udziału w poprzednim turnieju kandydatów no i ten że turniej kandydatów był tam z przebojami covidowymi no to dano mu miejscówkę w tegorocznym turnieju kandydatów może w tym roku się zdecyduje no i jeszcze dwóch zawodników nie znamy no i teraz pojawia się zagadka kto to taki może być i tak jak widzicie dwóch zawodników awansuje z Grand Prix i tutaj Powiem wam, że mega jest napięty grafik. Bardzo dużo turniejów w krótkim, w krótkim przedziale czasu. Zobaczcie tutaj, od 3 lutego do 17 w Berlinie. Będzie jeden turniej z tej serii Grand Prix od 28 lutego do 14 marca w Serbii. Serbia ostatnio bardzo szachowo ruszyła. Serbia była już lata temu silna szachowo, ale jakoś tak w ostatnich dwóch, trzech latach rzeczywiście znowu się rozkręcają. Tam spore fundusze sfide, z Fidesz garnęli, no i tam rzeczywiście fajnie się, fajnie się kręcą te szachy. W Serbii miałem okazję zagrać w, w w zeszłe wakacje w dwóch turniejach bardzo spoko było. I też trzeci turniej od 21 marca do 4 kwietnia ponownie w Berlinie, więc w sumie niedaleko od nas. I teraz kto tutaj będzie grał? Zawodnicy, większość myślę, że kojarzycie. No, tacy zawodnicy jak Dink, Aronian, Gear, USA Soma, Mediarów, Griszczuk, Raport, Enviel. No, to tych zawodników myślę, że każdy, każdy zna. Kolejni już, może troszeczkę mniej znani, ale też bardzo, bardzo silni arcymistrzowie. Tutaj mamy 22 zawodników wymienionych, i teraz dwóch jeszcze dostało, dostało kwalifikacje od FIDE, i jest to Nakamura, a drugiego organizator organizator wrzucił i jest to Daniel Dubow także w sumie mamy 24 zawodników, którzy będą walczyli o te kolejne dwie lokaty w turnieju kandydatów, więc tak jak widzicie w tym roku nie mamy na przykład awansu z rankingu Wcześniej to było. Była też dzika karta. No w tym roku tej dzikiej karty nie ma. No a zależy, jak liczyć, no bo jest ten Rajabow. No to taka jakby dzika karta. No i teraz zobaczmy z tych znanych nam zawodników, jakie duda ma z nimi wyniki. Trochę przysiadłem, żeby to policzyć, to są wszystkie partie, czyli turnieje internetowe, partie na żywo i tak dalej. No, i tak jak widzicie, matematyka nie jest zbyt optymistycznie. Nastawiona do Dudy, przynajmniej te statystyki, ponieważ, tak, z Rajabowem 1-4 na korzyść Rajabowa, z Karjakinem Remisowo 2-2, z Firuzzą 4-6 na korzyść Alirezy, z, Ka z Karłaną 1-5 na korzyść Karłany, z Nepo 4-8 na korzyść Nepo. Więc, tak jak widzicie, no. Najlepsze statystyki ma z Karjakinem i to jest 2-2, więc póki co rzeczywiście Duda z tą ścisłą, ścisłą czołówką, z tymi zawodnikami, którymi się, z którymi się mierzy w tym turnieju kandydatów, no to zbyt dobrych statystyk nie ma, ale są pewne plusy, które ja dostrzegam. Więc pierwszy atut dudy to wiadomo, Polak rodak, więc na pewno będziemy mu kibicować, ale drugi atut, atut dudy to taka duża doza kreatywności, jeżeli chodzi o wybór debiutowy. Tutaj mieliśmy ostatnio bardzo dobry tego przykład, kiedy w partii z aktualnym mistrzem świata, Magnusem Karsenem, Duda zdecydował się na takie bardzo rzadko spotykane skoczek F6 w Sycylu z atakiem na tego pionka i jest to debiut, który z obiektywnego punktu widzenia nie jest najlepszym wyborem, ponieważ tutaj biały... Zajmuje przestrzeń, i ten pionek e5 rzeczywiście jest kłopotliwy dla czarnego. No i tutaj akcja potoczyła się wszyscy wiemy, jak. Carson miał problemy, żeby sobie przypomnieć, w jaki sposób należy tutaj do tematu podejść. No więc, jeżeli Mistrz świata ma problemy, żeby sobie przypomnieć teorię w tego typu wariancie, no to co dopiero. Delikatnie gorzej przygotowani zawodnicy z turnieju kandydatów, więc tego typu kreatywne podejście może być dużym atutem dudy. Oczywiście to ma swoje plusy, ma swoje minusy, ponieważ czasem zdarza się tak, że duda zaskakuje jakimś nie do końca poprawnym debiutem, no a akurat przeciwnik zna. No i wtedy się robi kiepsko, natomiast to sprawia, że duda potrafi zamieszać. No i właśnie, może być albo zamieszanie na plus, albo zamieszanie na minus, ale na przykład w porównaniu do mm, takiego karuany. No, to na Dudę znacznie ciężej będzie się przygotować. No, wiadomo, Karłana tam katuje tą rosyjską i różne tego typu akcje, a Duda a to potrafi E5 zakrać na E4, a to potrafi jakiegoś Najdorfa wrzucić, a to jakieś Skoczek F6 w drugim posunięciu, czy tam inny Francuz, czasem Karokan, więc pod tym względem jego repertuar jest zdecydowanie szerszy, a też warto wskazać, że ostatnio dorzucił do. Do tego swojego repertuaru y, dużą dozę takich y, klasycznych szachów. I zobaczmy z tego przykład. Tutaj znowu świeża partia z Mistrzostw Świata y, w szachach szybkich, gdzie y, Duda zagrał Aleksejence arcymistrzowi 2700 Elo, y, po prostu E5. No i tutaj. W, w mega, mega klasycznym debiucie w partii hiszpańskiej e, czarnymi tego arcymistrza e, w piękny sposób ograł tutaj wrzucił klasycznie B5, e, przeciwnik tam ustawiał się tak typowo, A3, e, żeby chować gońca, no to Duda, zauważcie, e, zauwa wyłapał tutaj taki moment, e, gdzie można złośliwie zagrać na związanie, gdzie biały jeszcze nie zagrał tego H3, nie zabezpieczył punktu G4. No i duda. Od razu ten moment zauważył, nie zagrał tak typowo krótkiej roszady, tylko goniec g4, czym utrudnił oponentowi życie. Tutaj wybił skoczek d4, popsuł strukturę na hetmańskim, wrzucił d5, czym zajął przestrzeń, później wrzucił d4, no i po prostu gościa na skrzydle hetmańskim zajechał, no i w elegancki sposób ograł, więc... Jeszcze te kilka, te 3, 4, 5 lat temu, no to rzeczywiście Duda miał duże problemy w partiach z tą czołówką, ponieważ on dużo kręcił, dużo kombinował w tych debiutach. No i właśnie czasem wyszło to przepięknie, że zaskoczył oponenta, rozjechał oponenta i super. No ale czasem zdarzało się tak, że wpakował się w jakieś, w jakieś przygotowanie przeciwnikowi, no i z debiutu dostawał przegraną pozycję, czasem nawet białymi, co na tym poziomie nie może się zdarzać. No a teraz właśnie do tego kreatywnego, takiego czasami szalonego repertuaru, wrzucił jeszcze tę dozę klasyki. I to rzeczywiście widać, że jego re repertuar, szczególnie w tych ostatnich kilku latach mocno ewoluuje, no i zdecydowanie na plus. Ponieważ był taki moment, gdzie Duda zleciał z rankingiem i najprawdopodobniej razem z trenerem czy z sekundatem zrozumieli, że no tutaj żeby na dłużej zagościć w tej czołówce światowej, no to trzeba nad tym repertuarem popracować i tutaj praca rzeczywiście została wykonana. No i teraz Duda yy... Znacznie więcej podejść ma w swoim rękawie dostępnych, czyli czasem potrafi właśnie tak klasycznie, a czasem potrafi tak kreatywnie uderzyć jak z Carlsen. Kolejnym atutem Dudy jest to, że w Polsce szachy w ostatnich latach bardzo, bardzo zyskały na popularność. I tak jak widzicie tutaj na zdjęciu, już się pojawiło Zinzino, jakiś Orlen, jakieś Mokate, więc tacy już dosyć majętni sponsorzy. No jeszcze nie wygląda, ta, ta, nie wygląda to tak jak u Nepo czy Carlsena, że tutaj jedni sponsorzy, tutaj drudzy sponsorzy na rękawkach itd. Tak Dalej, jeszcze na koszuli innych tam sponsorów ma, także jeszcze aż tak dobrze nie jest, ale rzeczywiście idzie to w bardzo dobrym kierunku. I nie wiem, dlaczego się tak ludzie obrażają. Chociażby jak wrzuciłem tam na fanpage, że Duda w tych Mistrzostwach Świata wygrał ponad 200 tysięcy złotych, to się ludzie obrażali, jak to można o pieniądzach pisać, no ale nie wiem, jakby to coś złego było. W każdym razie jest to mega istotna kwestia. I teraz dla skali. Przeciętny arcymistrz, taki naprawdę poziom podstawowy, powiedzmy, arcymistrzowskiego, arcymistrzowskiego skilla, no to za zajęcia naprawdę luźno bierze stówę za godzinę. A Duda, żeby walczyć na... Takich turniejach kandydatów, czy tam w meczu o Mistrzostwo Świata, no to takich arcymistów do pomocy musi mieć przynajmniej kilku. Widzieliśmy, jak to było w meczu o Mistrzostwo Świata, gdzie tam te sztaby sekundantów, to były, było 4-5 arcymistów, i to nie takich arcymistrzów z tych nizin arcymistrzowskich, tylko raczej z tej średniej gó i górnej półki. Więc łatwo sobie policzyć, że jeżeli takie przygotowania do turnieju kandydatów trwają pół roku, no to stuwa za godzinę, 8 godzin pracy dziennie, 5 dni w, ty w tygodniu, 4 tygodnie w miesiącu, razy 6 miesięcy. No to wychodzi kwota 96 tysięcy złotych. Wiadomo, że to przy jakiejś długiej współpracy i tak dalej, no to idzie się dogadać. Ale to naprawdę są kolosalne pieniądze, jeżeli się chce mieć kogoś tak na poważnie w swoim sztabie. No bo, tak, wynająć kogoś, kto tam od czasu do czasu ci coś poanalizuje przez parę godzin, no to. No to nie na tym poziomie. Na tym poziomie to po prostu nie zadziała. Karsen czy Nepo, czy inni zawodnicy ze ścisłej czołówki mają swoje sztaby, które od lat rozpracowują wszystkich innych zawodników z czołówki, więc, żeby taką pracę nadrobić, no to niestety tutaj duże pieniądze wchodzą w grę. A tego typu koszty, jak wynajęcie samych pomocników, no to jest tylko jeden element. Jeszcze trzeba jeździć, grać w silnych turniejach, trzeba mieć jakiś sparring partnerów. Tak jak na przykład Karlsen, przecież nie jest tajemnicą, że tam przed meczem Mistrzostwa Świata jednym czy drugim czy trzecim z Dubowem sobie grywał dużo partii takich rozgrzewkowych, gdzie wiadomo, że też no, może się trafi jakiś zawodnik co z dobrego serca będzie takim sparring partnerem, ale jednak podejrzewałbym, że mm, trzeba by za takiego zapłacić, tym bardziej jeżeli miałby trzymać w tajemnicy, co tam konkretnie grają, jakie tam konkretnie warianty ćwiczą. Do tego dochodzą jakieś mm, Jakieś zjazdy treningowe, turnieje u Karsena, to nawet była akcja, że on z własnym kucharzem na turnieje zaczął jeździć w pewnym momencie także wiele tego typu dodatkowych kosztów, plus też. Coś o czym mało się myśli. Moc obliczeniowa. Wbrew pozorom, to też się robi dosyć spory koszt, ponieważ takie maszyny, na których pracują ci topowi, topowi zawodnicy, no to często tam sam procesor to jest koszt 20 tysięcy złotych, więc tutaj też te koszta dodatkowo wpadają. Wiem, że tam Duda na przykład ma. Umowę z Lenovo i tam dostaje jakieś laptopy od tego Lenovo i tak dalej, no ale nie, to, to, to nie są takie maszyny, na których te rzeczywiste obliczenia się prowadzi. Także nie wiem, jak to obecnie mają to rozwiązane. Czy tam Duda ma rzeczywiście jakąś prawdziwą machinę? Czy, czy tam arcymistrz Mitoń, który mu tam przygotowuje te debiuty, czy może po prostu wykupują sobie moc obliczeniową, bo to można w chmurze też te obliczenia robić. Natomiast też jest to jakaś kwota, bo jeżeli tak dla porównania, jeżeli taki superkomputer chciałoby się wynająć na 10 minut, no to to jest koszt 1 euro. No to jak się te obliczenia robi tak 8 godzin dziennie. No, to już się kwota w dłuższym okresie robi całkiem zacna, więc najczęściej właśnie dlatego. Kupują sobie po prostu solidne maszyny, ci to powiarcy mistrzowie. A też druga sprawa, że wielu z nich się obawia, że jak te obliczenia gdzieś tam w chmurze idą, to czy tam przypadkiem nie wpadną w, niepo w niepowołane ręce, a to już jest inna kwestia. Więc podsumowując, jednoznacznie trzeba stwierdzić, że duda. Nie jest faworytem tego turnieju. Nie, nie jest nawet w trójce faworytów. Oczywiście moim faworytem jest, no ale główny jego atut na ten moment jest taki, że jest Polakiem, rodakiem. Także miejmy nadzieję, że. Te jego przy przygotowania lecą teraz pełną parą. E, na pewno po zdobyciu wicemistrzostwa w Blisu jest to jakiś plusik do pewności siebie i też e, zachęta do dalszej ciężkiej pracy. No i miejmy nadzieję, że te pół roku zostanie bardzo dobrze wykorzystane. Troszeczkę szczęścia, żeby tam odpowiednie pozycje siadały. No i Duda jest właśnie takim zawodnikiem, który potrafi zaskoczyć. To znaczy są tacy zawodnicy jak Radzabów. Gdzie zwyczaj, zazwyczaj tak gra dobrze, gra dobrze. A są tacy zawodnicy jak Duda, że czasem gra bardzo dobrze, czasem gra bardzo niedobrze, czasem gra średnio i tak dalej, takie większe wahania. Więc Duda jest właśnie tym zawodnikiem, który może zaskoczyć. No i miejmy nadzieję, że to zrobi i wygra turniej kandydatów. No i później będziemy się martwili o Karsena. Koniecznie daj znać w komentarzu, jakie procentowo dajesz szansę Dudzie na wygranie turnieju kandydatów. Ja bym tutaj z mojej strony obstawił 35%.